Co jakiś czas w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych pojawia się informacja o rzekomej bakterii żyjącej w oddziale noworodkowym Puławskiego Szpitala. Przekazywana z ust do ust często wzbudza sensację i niepokój wśród przyszłych matek i osób planujących wkrótce poczęcie dziecka. Wybraliśmy się z kamerą do szpitala, aby zapytać, jak to jest z tą bakterią i czy faktycznie coś grozi matkom i dzieciom w Puławach. Bakterii zdecydowanie u nas nie ma, o czym świadczą częste kontrole i wewnętrzne naszego sekcji zakażeń szpitalnych i licznych badań bakteriologicznych, które pobieramy i w których nie wychodzi żadna bakteria patologiczna, oraz kontrolę stacji sanitarno-epidemiologicznej. Czy ja rozumiem, że możemy 100% potwierdzić i wszystkim matkom, które mają zamiar tu rodzić, powiedzieć, że nie mają się czego obawiać? Oczywiście, że tak. Nie mają się czego obawiać. Bakterii groźnych żadnych u nas nie ma. Ten mit o tej bakterii, jak sam pan powiedział, ciągnie się już przynajmniej od 10 lat, jak nie dłużej. Kiedy zaczęły się ukazywać pierwsze artykuły w gazetach, inspirowane tym, że pacjentki po prostu nadały temu tak jakby bieg. Ale wiąże się to z tym, że wszystkie noworodki teraz, tak jak mówię, od 10 lat są po prostu dokładniej badane. Więcej o warunkach panujących na oddziale noworodkowym, legendarnej bakterii oraz antybiotykach opowie dr Sławomir Wątroba, z którym wywiad ukaże się już w następny wtorek po wieczornym serwisie informacyjnym w cyklu Rozmowa Dnia.